Dla jednych to praca, dla innych sposób na życie, a dla jeszcze innych niespełnione marzenie o byciu pilotem, stewardesą czy też mechanikiem lotniczym. Lotnictwo to też motyw przewodni 21. tygodnia organizowanego w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Na chętnych czekają warsztaty, konferencje, a także pokazy przygotowane przez studentów kierunków lotniczych, którzy stawiają pierwsze kroki w tym świecie. Karolina Komada. Aleksandra pierwszy lot odbyła mając 7 lat jako pasażer, ale już wtedy wiedziała, że do samolotu kiedyś wróci. 13 lat później wróciła już jako pilot. Teraz ma za sobą 200 wylatanych godzin. Pamiętam, że poczułam bardzo dużą wolność i duży komfort, mimo że stresowałam się tego dnia, bo jednak nigdy wcześniej nie latałam takimi samolotami. Natomiast już uczucie, kiedy ma się tę maszynę w rękach i to ty odpowiadasz za taką maszynę, to jest naprawdę cudowne. Odpowiadać za maszynę będzie też Gloria, choć z nieco innej perspektywy. Mój kierunek, tak szczególniej, no to jest to stricte mechanika lotnicza. Jak miałam pierwsze zajęcia, na pewno jeśli chodzi o samą praktykę już w hangarze, no to byłam przerażona, jednak jest to coś nowego, coś nietypowego, też trudnego na pewno, więc nie byłam pewna, czy na pewno to będzie kierunek dla mnie. Szczególnie, że to mężczyźni dominują na kierunkach lotniczych, jednak patrząc na to, jak dynamicznie rozwija się branża lotnictwa zarówno w Polsce, jak i Europie, to chętnych, żeby być częścią tego świata, nie brakuje również wśród kobiet. Obecnie na dwóch kierunkach kształcących specjalnościach lotniczych, czyli transport oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna, na dwóch stopniach, w studiach inżynierskich, magisterskich, kształci się ponad 350 studentów, z czego ponad 150 zdobywa uprawnienia międzynarodowej licencji pilota liniowego, czy też mechanika lotniczego kategorii B1-1 samoloty turbinowe. Choć na pierwszy rok studiów wszyscy są przyjmowani na tych samych zasadach, to badania lekarskie i kwalifikacje od drugiego roku weryfikują, czy studenci pozostaną na poszczególnych specjalnościach. Nie wystarczy też samo zainteresowanie lotnictwem. Oprócz samego takiego zainteresowania wydaje mi się, że trzeba mieć takie samo zaparcie, aby właśnie przezwyciężyć wszystkie trudności. Potem jednak kariera w lotnictwie stoi otworem, zwłaszcza, że katowickie lotnisko nieustannie się rozwija. Lokalizacja lotniska to jest bardzo wielki potencjał. Potencjał wynikający z możliwości rozwoju takiego, że możemy obsługiwać 2, 3, 4, 5 razy więcej pasażerów niż obecnie. A przede wszystkim najważniejsze, to lotnisko nie wymaga dopłat. Samo na siebie zarabia i mało tego, zarabia na swój rozwój. Wszyscy zainteresowani branżą lotnictwa mogą wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Europejskiego Miasta Nauki. Tydzień latania potrwa do niedzieli 2 czerwca.